Mamy tę okazję słuchać treści Księgi Dziejów Apostolskich przez cały okres wielkanocny. Te dzieje apostolskie nie opowiadają jedynie o apostołach, nie przedstawiają sylwetek konkretnych apostołów, choć też tam się pojawiają, ale święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, patrzy trochę szerzej na definicję apostoła. To jest ten, kto idzie i głosi Ewangelię. Zresztą ta księga jest kontynuacją Ewangelii świętego Łukasza. To nam pokazuje, że ta historia z Jezusem nadal się dzieje. Kiedy sięgniemy sobie do końcówki Ewangelii według świętego Łukasza, kończy się ona właśnie sceną wniebowstąpienia Pana Jezusa. Dzieje apostolskie nią się rozpoczynają. Ta historia, niezwykła przygoda z Jezusem, nadal się dzieje. Skoro mówimy o dziejach apostolskich, ta księga może się też stać naszą historią. To mogą być nasze dzieje. Jeżeli słyszymy słowo dzieje, to powinno nam się to kojarzyć z jakimś wydarzeniem, z jakimś faktem, który zaistniał, czymś prawdziwym, co się wydarzyło. Dzisiaj często jesteśmy nastawieni na akcję, żeby coś się działo. Tak, na takie bodźce jesteśmy wyczuleni. Często to młodzi, szczególnie jak starsi, jak korzystają z mediów społecznościowych, to jest jakaś fotka z jakiejś akcji i dodaje się słowo dzieje. Dodaje się słowo dzieje się. To też jest dobre, też potrzebne, ale warto byśmy w tym kontekście dziejów apostolskich, dziejów naszej wiary, zapytali się, czy dzieje się coś w życiu w mojej wiary? Czy coś dzieje się w moim sercu? Czy mogę coś powiedzieć, zapisać o dziejach swojej wiary? Bo kiedy tylko zamykamy się na tą akcję, działanie tu i teraz, to papież Franciszek w adhortacji Radość Ewangelii napisał tak: życie zamyka się we własnych interesach. Nie ma już miejsca dla innych, nie słucha się już więcej głosu Boga. Dochodzi do takiego zamknięcia się. A jak ruszyć do przodu? Myślę, że z odpowiedzią przychodzi nam dziś święty Paweł, który do nas napisał o światłych oczach serca. Jak to rozumieć? Mamy mieć światłe oczy serca, by przejść z tego, co dzieje się w tych wydarzeniach codziennych, w tej akcji, do dzieje się mojej wiary. Może sprzyja temu ta kwarantanna, ten czas jakiegoś, który jest luzowany od izolowania, że bardziej patrzę, jestem wyczulony na Pana Boga. Bardziej widzę, że Go potrzebuję, może bardziej zaczęliśmy zastanawiać się nad naszą wiarą. I tak sięgnijmy do dziejów apostolskich. Jezus ukazywał się im przez 40 dni. Oni Go spotykali. Przyjrzyjmy się dzisiaj temu okresowi 40 dni w życiu naszej wiary, od momentu zmartwychwstania. Zobaczmy, kiedy Go spotkaliśmy, kiedy nam się ukazał. Może to była msza online? Może to teraz doświadczamy, na pewno się z Nim spotykamy na Eucharystii? Być może to było to spotkanie właśnie w żalu doskonałym, kiedy nie było możliwości przystąpienia do spowiedzi. Teraz już taką możliwość mamy, by nam się ukazał w sakramentach, tak namacalnie. Może ukazał nam się w drugim człowieku, może na spacerze gdzieś w parku, w lesie. On się ukazywał i dał im wiele dowodów, że żyje. Każdy z nas ma jakieś osobiste doświadczenie Jezusa i może wymienić te dowody, że On żyje, bo On żyje w naszym doświadczeniu. Zresztą dziś zapewnia nas i uczniów: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To chyba taka najpiękniejsza cecha, którą odkrywam w Panu Bogu, że On po prostu jest. On zostawia dzisiaj i nas, i uczniów z nadzieją. On tak sobie nie odchodzi, nie opuszcza nas. Bo z dzisiejszego słowa, z całej liturgii słowa, przemawia taka cecha charakterystyczna Boga, który jest potężny,
który po prostu nas nie porzuca. I my tej obecności i potęgi, myślę, może w tym czasie bardziej potrzebujemy, może bardziej jej szukamy, bardziej się na nią wyczuliliśmy. I dobrze, że tak jest, bo potęga Pana Boga jest w tym, że On po prostu jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak święty Paweł podkreślił, że jest ponad wszystkim, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem. Perspektywa słów Jezusa może przerastać naszą wiarę i wyobrażenia. Zobaczmy, że Jezus ukazywał się im przez 40 dni, a jednak w Ewangelii dziś słyszymy, że niektórzy nie dowierzali. To właśnie perspektywa nieba i potęgi Boga w jakiś sposób przerasta, ale nie przytłacza. Jak ktoś był w bazylikach większych w Rzymie, jak tam się wejdzie, one są takie monumentalne, wielkie, ale one nie przytłaczają swoją architekturą, tylko kierują nasze myśli ku Panu Bogu, ku niebu, ku temu, co może się wydarzyć w naszej duszy, kiedy się z Nim spotkamy. Moc Jezusa może nas przerastać, ale na pewno nas nie przytłacza, a nam pomaga. I aby dzisiaj było pełne takie głoszenie Ewangelii, nie sposób wspomnieć o tym zaproszeniu Jezusa do tego, byśmy stali się apostołami. Jezus mówi: idźcie i nauczajcie. Idźcie i czyńcie sobie uczniów. We wspomnianej adhortacji papież Franciszek napisał, że mamy być kościołem wyruszającym w drogę, który doświadczył Jezusa, spotkał Go, oglądał Go i wyruszamy w drogę, by mówić o Nim. Bo wszyscy jesteśmy zaproszeni, napisał papież, do przyjęcia tego wezwania Jezusa, wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie świata potrzebujące światła Ewangelii. Dziś, myślę, jest taki moment, by się przyjrzeć tym spotkaniom, tym wydarzeniom spotkania z Jezusem, w których nieraz może Ciebie zaskakiwał. Możesz sobie usiąść, nawet zapisać to na kartce, dla samego siebie, nie trzeba nikomu dawać do sprawdzenia, nigdzie publikować. Po to, żeby zobaczyć, jak spotkałem Jezusa, jak nieraz zaskakiwał i nas pociągał sobą. To jest zaproszenie Jezusa, by się z Nim spotkać, a potem oderwać się od tego dzieje się i zobaczyć dzieje naszej wiary, by potem iść i być świadkiem właśnie po krańce ziemi. Amen.